W filmie tym będziemy pokazywali, jak zrobić ciasto na ryby. Czyli wykorzystujemy do tego najzwyklejszą mąkę, jaka tam może być. Mąka to standardowa, może być zwykła tortowa, czy jakkolwiek ona tam może się nazywać inaczej. Generalnie mąki ziemniaczanej do tego nie wykorzystujemy. Możemy stosować do tego także jakieś zapachy, czyli w moim przypadku tutaj cukier waniliowy, dlatego że nie mam olejku. Jeżeli macie olejek waniliowy, to stosujcie lepiej olejek. Cukier wanilinowy to jest taki w ostateczności, ale także sprawdza się dosyć dobrze. Standardowo woda, aby rozrobić ciasto z mąki. Jak to robimy? Ciasto na ryby robi się bardzo prosto. Trochę sobie nasypię, bo nie będę robił dużo. Dzisiaj się nigdzie tak nie wybieram. Trochę mąki sypię po prostu na talerz. I robię to jak w pewnym sensie normalne ciasto, jakie można na przykład robić na naleśniki. Tylko że ja tutaj nie daję żadnych jajek, nic takiego w składzie się nie daje. Jak zwyczajnie nalałem do mąki wody, następnie będę to mieszał i powstaną takie niefajne kluchy, nieprzyjemne, bardzo lepkie. Ale to zaraz się potem tak urobi, że nie będzie z tym problemu. Robię bardzo mało ciasta. Normalnie jak się na ryby jedzie, to się robi tego dużo więcej. Ciasto oczywiście nie powinno być za miękkie. Jak będą za miękkie te ciasto, no to ryba wam będzie je bardzo łatwo ściągała z haczyka i nic nie złowicie przez to. Dlatego ciasto powinno być takie dosyć twardawe. Dobrze, jak już urobicie ciasto, to wziąć i włożyć je do lodówki w worku foliowym i tak samo przewozić na ryby je w worku foliowym. Tutaj już na talerzyk sobie nasypię cukru wanilinowego i będę wbijał normalnie go do ciasta razem z mąką i ugniatał ciasto, aby one się zrobiło znacznie twardsze. One nie może być takie, że tak letko się ugina, bo mówię, ryba w wodzie one dodatkowo się rozmiękczy. Ryba by je ściągnęła letkim tam drapnięciem i by się jej w życiu nie zacięło. Ciasto by nawet spadało podczas zarzucania przynęty. One musi być naprawdę twarde, zbite. Dorzucę sobie mąki, bo tu już mam trochę za mało. Robienie, jak widać, bardzo proste. Tak samo jak coś innego by się robiło, jakieś placuszki z tego ciasta. Jak już będzie miało taką mniej lepką konsystencję, to bierzemy je w ręce, uciskamy, ugniatamy. I tak jak mówiłem wcześniej, jak macie olej wanilinowy, to zamiast tego cukru lepiej ten olej wanilinowy. I tutaj pytanie już od razu uprzedzę, jakby ktoś miał zamiar zadać. Czy można stosować inne olejki, czyli migdałowe, rumowe i tak dalej? Tutaj ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Ja zawsze stosuję waniliowy i waniliowy się sprawdza. Natomiast jak próbowałem używać migdałowego czy jakiegoś innego, no to był problem, bo ryba jednak słabiej brała. Nie wiem dlaczego olejek pomaga, ale jednak jeżeli już pomaga, to tylko waniliowy. Ciasto ugniatamy i to tak dosyć film długo by trwał, jakbym robił większą kulę. Dlatego, że to dosyć szybko nie jest. No, 10 minut trzeba na to poświęcić. To ciasto, które ugniatamy, one powinno mieć dosyć taki zapach, czuć intensywny zapach tej wanilii. Natomiast on nie musi być aż taki, że aż nos wykręca przesadny. Po prostu aby był ten zapach wyczuwalny i nic nie trzeba więcej do tego dodawać. Składniki, tak jak widzicie, mąka, woda plus olejek albo cukier wanilinowy i to wszystko. Nic więcej się już nie dodaje. I się ugniata ciasto, tak jak robię tutaj ja, przez ściśnięcia pięści, aby one tam się ładnie ugniotło, żeby żadnych zbryleń nie było. Jak będzie one na tyle twarde, aby można je było wsadzić w worek foliowy, to je potem się ładuje już gotowe ciasto. Tylko ważne jest to, aby te ciasto, które będziecie ładowali do worka foliowego, nie było w mące jeszcze obtoczone, tylko już było takie samo ciasto w sobie, gdzie nie widać już tej mąki na nim. Już widać, że ciasto jest trochę praktycznie prawie już dobre. Jeszcze jest za miękkie, bo za lekko się jeszcze one ugina. Ale jeszcze trochę je pougniatać i będzie naprawdę super. I zaraz jeszcze przejdziemy do kilku innych informacji. Tylko jeszcze tutaj trochę pougniatamy. Ciasto w lodówce najlepiej trzymać gdzieś tak, tak mówię ze swojego doświadczenia, około godziny czasu przed wyjazdem na ryby. Oczywiście można je na noc schować także do lodówki. I tutaj pamiętajcie, w lodówce ciasto one stwardnieje, ale one nie będzie tak samo twarde, jak będziecie już je na rybach wyjmowali z worka. One potem się rozmiękczy. Dlatego nie sugerujcie się tym, że zrobiliście według was za twarde ciasto. Problem będzie, jak będzie ciasto za miękkie. Za twarde natomiast na pewno wam jakichś problemów nie zrobi dużych. Jak zrobiliście ciasto
wiadomo, na rybach robicie z nich, nie wiem czy widać, kuleczkę. Kuleczkę nadziewacie na haczyk w taki sposób, aby haczyk był niewidoczny. I to wszystko. Zarzucacie przynętę. Oczywiście przynęta ta działa tylko z reguły na ryby, które są roślinożerne. Natomiast szczupaka, okonia na to nie złowicie. Ale jak najbardziej karasia, linia, karpia, płoć oczywiście możecie złapać bez żadnego problemu na coś takiego. Ciasto można powiedzieć, że jest już gotowe. I tutaj jeszcze taka wzmianka, że niektóre osoby dodają do tego waty. Waty, aby bardziej jeszcze się one ciągnęło. Ja osobiście tego nie stosuję i sam od siebie tego nie polecam. Lepiej zrobić naprawdę twardawe ciasto i zakładać je na przynętę, na haczyk i nie mieć z tym żadnego problemu. Wata to jest taki dodatek już niefajny i ja go nie będę polecał. Jak widać, ciasto zrobiłem dosyć szybko, nie ma z tym żadnego problemu. Teraz powinno się je włożyć do worka foliowego, zakręcić, zamknąć worek foliowy do lodówki i potem jak będziemy jechali na ryby, oczywiście w tym worku foliowym bierzemy ciasto, na rybach robimy w worku foliowym mały otwór albo rozwiązujemy worek, ale nie wyciągamy całego ciasta, bo będzie wysychało, ono musi cały czas być w worku foliowym i sobie dozujemy te kuleczki na haczyk i to wszystko. Nie trzeba się bawić z żadnym robakiem, jeżeli ktoś czegoś takiego nie lubi. I z mojej strony to tyle, jeżeli ktoś może coś dodać, to zapraszam oczywiście poniżej do komentarzy. Żegna Was ręka i ciasto. Cześć!